Leci. Jesteśmy z Anzorem Azgijewem po treningu medialnym przed KSW20. Anzor, ostatnio zmieniłeś swoje miejsce treningowe. Jak się trenuje z Piotrem Wojtkowskim, z Krzyśkiem Biłkomirskim i z Piotrem Jeleniewskim? To trenuję bardzo dobrze. Chcę się z klubem. Trzebam, no. Ale tutaj bardzo dobrze. Dużo sparing partnerów. Ćwiczę na siłowni, tam robię tutaj stójkę, robię Muay Thai, MMA, jiu-jitsu, ogólnie dobrze. Co możesz powiedzieć o swoim najbliższym przeciwniku, Paulu Ridzie? Powiem tak, Paul Ridzie jest bardzo solidnym zawodnikiem, jest bardzo dobry, doświadczony. Myślę, że nie będzie tak łatwo, będzie ciężko. Ja ze swojej strony zrobię wszystko, żeby fan było oglądać fajnie. Anzor, jak oceniasz zmianę rywala? Czy to wpłynie na twoją korzyść, że zamiast z Dinem Amasingerem, który zawsze miał problemy z robieniem wagi na walki w Polsce, który jest w wyższej kategorii wagowej niż ty, zmierzysz się z Polem? Wiesz, dla mnie naprawdę obojętny z kim bić. Z Amasingerem był ten problem. On nie zbije wagi, on po prostu waży 84-85. On zbijał jakieś 10 kilo i dalej nie mógł zbić. To był problem. I z tego ja cieszę się, że będzie bił się z Paul Reedem. Paul Reed, jak ja, tak jest piórkowo. Anzor, powiedz nam jeszcze, czy ta walka będzie w limicie wagi piórkowej, czy w limicie wagi lekkiej? Ile będzie trwała? Ile run? Walka będzie w lekkiej, w 70 i w 3 rundy po 5 będzie. Anzor, stałeś się popularny po gali w Płocku. Jak radzisz sobie z popularnością? Czy dziewczyny zaczepiają cię na ulicy, prosząc o zdjęcie, czy nie? Nie, nie, Warszawy nikt mnie nie zna. Powiem ci tak, nie jestem popularny, jak ty powiedziałeś. Dziewczyny nie zaczepiają mnie. Nie. Dobrze. To był Anzor Azgijew na portalu fightsport.pl.